Toto Shohei, Nippon. Number one, Shohei Tochimoto, Japan. Witamy serdecznie spod oku Rajamy. Marek Rudziński, Apoloniusz Kot, proszę Państwa. Kolejny period Media Mondu przed nami, dokładnie drugi. No i jak wygląda sytuacja obecnie? No obecnie sytuacja wygląda w sposób następujący, który Państwu przedstawię. Zajrzę w swoje statystyki. Proszę Państwa, Jomat. Jomat na prowadzeniu 651 punktów, Hurtado Basefact 535, drugie miejsce. Tylko już wiemy, że Hurtado Basefact dzisiaj nie skacze. Butansu jest 520, Cormoran 498, Antarainen 494 i Janusz po zwycięstwie w Wirlach 490. Potem Stalinsberg i Wokta, ich nie ma. Jak tutaj myślisz, co dzisiaj może się wydarzyć na skoczni? Ja zmiany lidera to raczej nie przewiduję, raczej nie. Bo Matt jest i Matt skacze bardzo dobrze po tej przerwie. To jest trochę niemożliwe. 16 punktów przewagi. No właśnie. No, ja myślę, że tacy zawodnicy jak Irok czy Antalainen. Pokażemy Państwu, jak wygląda ta klasyfikacja, proszę bardzo. Tak wygląda w tym momencie. Jomat. Myślę, że Irok do trójki może wskoczyć dzisiaj, albo po weekendzie w ogóle. No, Irok jest to prawdopodobne, no myślę, że Basefaga powinien wyprzedzić. A Janusz? Janusz też z realnymi szansami na trójkę. No tak. No ma. No ma. Matematycznie. Popatrzmy jeszcze, proszę Państwa, na to, jak wyglądały konkursy wcześniejsze. Widzimy Fenix, Starotsen, Cormoran, Clemens i Jomat wygrali pierwszy konkurs. Mediamond zaczął się 1 listopada na Salpa o Serce. Potem Lillehammer, Klingenthal, Engelberg, Bischofshofen, Villach. Teraz Sapporo. W tym periodzie, no tych konkursów będzie trochę mniej. Będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A w tamtym było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. No popatrz. Czyli krótszy. W tym jeden konkurs drużynowy i dużo konkursów KO. Dużo, 6, aż 6 konkursów. Za tydzień rywalizacja w Wiśle to będzie w piątek, potem 10, 11 stycznia Zakopane, potem przenosimy się do Harachowa na Czertek, tam loty drużynowe. No to będzie taka symboliczna transmisja, pamiętasz, pierwsza transmisja będzie mogła. Tak, też była. Możesz sprawić trochę Twitch i postawić tam laptopa tutaj. Dobrze. No, proszę Państwa. No, więc tak, to tyle, jeżeli chodzi tutaj o takie wszelkie analizy. No a teraz wracamy do kwalifikacji, które się odbyły. No dla nas bardzo udane. Kwalifikacje wygrał Adam Bykmaszer. Znakomity stylu się zaprezentował Adam Bykmaszer. Drugi Jomat, trzeci Janusz Wietrzy-Barton, Antalainen czwarty, Japończycy Genghis Musashimaru piąty, czyli już jakiś tutaj jest postęp. Zobaczymy, jak będzie w konkursie. Kobekowi 15, Harata 16. Nie skaczą dzisiaj następujący zawodnicy. Owip Jasno, Jack Szlu, Sawyer Lokero, Wojtek Becker, no to akurat nas nie dziwi po tych fatalnych mistrzostwach Polski. Frigorifico skacze. Frigorifico skacze, tylko nie było go w kwalifikacjach. Saminorej nie skacze, Vogt nie skacze, Stalinsberg nie skacze, Basefact nie skacze. Czyli mamy dzisiaj 40 zawodników, a więc jest szansa dla tych słabszych. Zobaczymy. No, proszę Państwa. A więc no cóż, rozpoczynamy rywalizację. Aha, no i nasz wypada poinformować, że będzie Mondzie jest troszeczkę inaczej niż w FIS-ie. I tutaj ci zawodnicy pod koniec. Bykmaszer, Matt, Wietrzy-Barton, Antalainen, Musashimaru. Nie, Musashimaru skacze w parze z Frigorifico, Heinz Gervini jest bez pary. No będziemy to mówić na bieżąco, nie ma z tego się powtarzać. Te osoby, które nas oglądają, to wiedzą, o co chodzi na pewno. Tak, na pewno wiedzą, o co chodzi. Dokładnie tak, proszę Państwa, więc rozpoczynamy. Rozpoczynamy ten konkurs. Pierwsza para. Jak już tutaj zaprezentuję, to jakoś tak cicho, strasznie, bo tu skoczy, no nie widzę, nie słyszysz, nic nie słyszysz. A teraz coś nas słychać. A jak nas słychać, powiedzcie, miśki, wspaniałe. Mikołaj Jarosław rozpoczyna. Para Rudolf Becker. No, nie jest to prosta para. No myślę, że to raczej w tej parze stawiałbym bardziej na Austriaka, no, mimo wszystko. Zobaczmy, Becker kontra Jarosław. Mikołaj rozpoczyna konkurs i drugi period. Oby nie jak tak, to tak? Nie, już widać, będzie lepiej, będzie dobrze. No. Około 120 metrów skok. 120 metrów, równiutko i nie jest to skok jakiś wstydliwy. Mikołaj Jarosław rozpoczął konkurs. Tylko nie wiem, czy to wystarczy do pokonania Beckera. Na Becker. Becker jednak spisuje się no znacznie lepiej. Musimy odpalić te takie nasze statystyki, żebyśmy sobie pochodzili jakieś ciekawostki. A to masz bardzo chętnie odpalby, nie wiem. Po prostu masz, porozmawiaj z widownią. Coś powiedz ciekawego. Powiedz, jak święta spędziłeś, Apoloniusz. Ja bardzo przyjemnie z rodziną, w rodzinnym domu. O,
drugiego dnia świąt nie pamiętam. Znaczy pamiętam, ale tak do 21. Dlaczego? A już co, jakoś się zatrułem chyba. No to ja też się dzisiaj zatrułem. Czekaj, tylko że ja się zatrułem jedzeniem, ty się zatrułeś czymś innym. Napojem. Ja się napojami jakimiś niedobrymi zatrułem. No, a to masz statystyczkę. Będziemy mogli za zawodnika coś powiedzieć w Chicago. Ruben Becker. Najwyższe miejsce w tym sezonie to piąte podczas zawodów w Lillehammer. No, Mikołaj Jarosław był szósty. Na całym serce. Rudolf Becker. Zobaczmy. No chyba będzie dalej. Chyba tak, niestety dalej. Niestety. Oj, oj, oj. No to będzie skok na pierwszą dziesiątkę chyba. Świetnie, Becker. 135 metrów. Fantastyczny skok Beckera. No i proszę Państwa, przypomnijmy jak było przed rokiem. Przed rokiem oba konkursy. Pamiętasz kto wygrał? Fabiano Kasaj. Którego niestety już nie mamy. Nie mamy. Nawet nie mamy go na wieży trenerskiej, bo jak wiemy trenerem teraz Japończyków jest Masahiko Harada. Zobaczymy jaki efekt pracy Masahiko Harady zobaczymy w tym sezonie. No. Na razie jest. Po kwalifikacjach widać lekki progres, tak, ale to. To nie to, co było latem. No i myślę, że Becker śmiało dzisiaj będzie się jakieś koło dziesiątki kręcił. Kunga Okao kontra Stanisław Ostapczuk. Pamiętasz, Kunga Okao przed rokiem tutaj zajął fantastyczne 18 miejsce. No ale nie wiem, czy w tym sezonie to powtórzy. Chyba nie. Chociaż tak. Patrząc realnie, to może jakimś cudem tą parę wygrać. Albo i nie. No nie wygra. No fatalny skok. Tym razem Kunga Okao oddaje. No ale dwa razy punktował w tym sezonie. Tak, to już jest Chińczyk. Sukces dla niego. 29 i 28 miejsce w tym sezonie. Ładnie. Stanisław Ostapczuk. Stanisław Ostapczuk. No myślę, że bez problemu powinien tutaj wygrać. No zobaczymy, Wesoły Stasiek już nawet 15 miejsce w tym sezonie, a teraz jak będzie, no będzie dobrze. Dobry skok. Zdecydowanie wygra parę Ostapczuk. No raczej tego wyniku najlepszego swojego to nie powtórzy. No nie, to raczej nie ma szans. Do tej pory Stanisław Ostapczuk 5 razy punktował. Początek sezonu nie najlepszy, 5 konkursów. Ale patrz jak mu niewiele brakowało, 32, 32, 32. 39, 39. No i 35. Ale dzisiaj będzie drugiej serii, to już jest pewne. A teraz Bolesław Lisowski i Niko Polikronidis. No to takie pary, których byśmy raczej na ogół nie oglądali. No raczej nie. Lisowski sprzedaje się w tym sezonie słabiej niż Polikronidis, ale Lisowski też zdobył swoje punkty. Tak, 3 razy punktował, raczej punktów to tylko 4 zdobył, ale zawsze coś. Czy zdobędzie dzisiaj nawet dobry lot Lisowskiego? Ładnie to powietrze wygląda, no ale, ale nie bardzo pasywnie, no i króciutki skok. 105 metrów tylko, to nie wystarczy na Greka. No raczej nie, Niko Polikronidis tutaj dobrze skakał latem. Klasował się w pierwszej 20. No Niko można powiedzieć, że regularnie w tym sezonie punktuje. Tak, tylko 3 razy nie wszedł do drugiej serii. Myślę, no ale te miejsca jakieś powalające nie są. 29, 29, 29. Teraz będzie dobrze. No dobrze, ponad punkt K. Polikronidis 122 metry. Noty też przyzwoite. No bo jakiś taki rozdwojenie jaźni ma dzisiaj. No właśnie. Niko. Bo jak do Winsbrucku go widziano dzisiaj. No właśnie, ale to brat chyba, to jest brat. Tak. Niko powiedział, że senior. Zobaczmy. A tutaj Japończycy, jak zawsze stosują jakieś nowe ujęcia. Bardzo ładne ujęcie. Dobre do intro. Tak. W Engelbergu ostatnio bardzo ładne ujęcie pokazywali. Spod progu jakiś tam. Tam coś piszą do nas koledzy na czacie. A zaraz. Myślałem, że nie, a jednak. A coś tam nie. Dobra wiadomość. A teraz proszę Państwa. Hilken Gvri kontra Juho Kutanen. No. Tutaj nic nie jest powiedziane, bo wiemy, że Kutanen potrafi zrobić cuda. Może w niesamowity sposób zepsuć skok. Trenował ostatnio, ale zobaczymy czy to jakiś skutek przyniosło. Koreańczyk. No około 115 metrów. Powalczył odległość, 112 tylko. No to raczej mu nie wróżę wejścia do drugiej serii raczej tym skokiem. Nie. Raczej nie, chodzi dzisiaj łatwiej być szczęśliwym przegranym oczywiście również. Oczywiście. Tak. No. Jucho Kutanen teraz. No,
Wielki talent. Wygrał już jedno zawody w tym sezonie, no więc. Tak, wielki talent, ale jeszcze młody, taki buńczuczny zawodnik. Troszeczkę taki odpowiednik Harry'ego Lego. O to. Z FIS-u, no ale teraz widzimy, będzie lepiej, wygra to. Czy nie wygra, wygra, wygra no, ale ledwo. Ledwo, naprawdę ledwo, 117,5. Tylko 10,4 punkta, więc... Po raz kolejny Jucho Putan sprawę zawalił, za chwileczkę zobaczymy, co on tu zrobił źle. Myślę, że to jest to samo, co było zawsze. Tak, no, że jeszcze go tam Jan Ahonen nie przetrzepał. Przetrzepał i właśnie tam skarczył słabo. No bo popełniać cały czas ten sam błąd, to mnie, no to, na, mnie to już trochę irytuje. To... A co, to, co ma powiedzieć taki trener? No właśnie. Ale przynajmniej lądował ładnie, nie możemy go zrobić. No dobra, proszę Państwa, Jucho Kutanen jest w drugiej serii, prowadzi Becker, Polikrolingi jest drugi, Jarosław trzeci i Mikołaj póki co jest najlepszym szczęśliwym przegranym. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz Ricardo Sedes de Nuclear kontra Jukko Sandokan. No, 29 miejsce Portugalczyka w kwalifikacjach. No, no, 8 dokładnie. Może poprawił formę Ricardo Sedes. Oj, chyba nie. Jednak nie poprawił. Zawody to co innego, 97,5 metra, no. Chyba najkrótszy skok. Fatalna sprawa. W serii próbnej 95,5 metra, wiesz co skoczył? Albo Becker chyba, albo nie, czekaj. Mario Merkel. No, Mario Merkel, fatalnie skoczył. Pasta tej ziemi i dano na pierwszy aligator zanim byli. Jukko Sandokansa. On na tej skoczni latem podczas trzeciego Mediamondu zajął trzecie miejsce, więc no, lubi ten obiekt Jukko na pewno, ale to chyba nie jest ta forma. Jak 3 lata temu. Oj, troszeczkę za wcześnie z progu. Ale będzie dobry skok, ponad 134 no, nawet! Proszę, no! 133,5. No i jest 3 razy 19,5, no i prowadzi. Okay. Jak myślisz dzisiaj, będzie Mirki już nowego zwycięzcę? Bo tak nam się trochę ci zwycięzcy tak powtarzają cały czas. No, myślę, że jednak ci najlepsi pokażą. Klasy. No, przy skoku Iroka, tym 140,5 metra w serii kwalifikacyjnej, to ja raczej bym tutaj nie wróżę. Powiedzmy sobie, do rekordu skoczni ustanowionego podczas również trzeciego letniego pucharu Mediamont Lasse Kalissena, gdy skoczył tutaj no nieprawdopodobną odległość 143,32, no to jeszcze daleko. Czekamy, oj, tak. Czy będę w stanie skoczyć. A teraz Demir Ajber kontra Wimowiko Lekanstauer. No, z tej pary raczej nikt tyle nie skoczy. Poczekaj, Lekanstauer to 4 razy stawał na podium. No, ale kiedy to było? Pierwszym, no właśnie. Drugim, trzecim Mediamondzie. Ajberg kontra Lekanstauer, rozpoczyna Ajberg. Zwany pan punkt K. Czy skoczy punkt K? No, w granicach punktu K. 116,5. Czekaj, no, taki na spokojny. Na spokojny. Spokojny. 116,5, siódme miejsce Ajberka. Wciąż najlepszym szczęśliwym przegranym Mikołaj Jarosław. Nie martwi nas to. Sandokansa prowadzi o 1,3. Becker drugi. Wimowiko Lekanstauer. No czy przypomni sobie swoje drugie, trzecie miejsca tutaj. Wygrać nie wygrał, ale... Ja to sobie zerknę, jak tam Estończyk, bo nie zerknę. Jak on sobie radził no, w tym no, sezonie. No, dobrze leci. No i ponad 125 metrów. Lekanstauer. Nie najlepiej. 12, 2 razy 17, raz 14, 19. Także takie jeszcze rozsądne miejsce. No, chociaż przypomnijmy sobie jego pierwsze sezony. Byłoby to zupełnie inaczej. No ale teraz trzecie miejsce. Wimowiko Lekanstauer, nie z drugiej serii. A teraz Abdul Bin Salih Al Saud kontra Tuomas Jessonen. 31 miejsce. A zobacz, Abdul tam jak on tam wygląda? Arabia Saudyjska. Zobaczymy. Abdul bez punktów. Bez punktów. Najbliżej był w Lillehammer w pierwszym konkursie, był 31. A teraz nawet tego nie będzie. 90, tak. 87,5, no to już jest taki... No to już skok taki troszeczkę żenujący nawet. Na poziomie Kariasowa z Mistrzostw Polski troszeczkę skoki. Dokładnie tak. Tuomas jest, no myślę, że problemów mieć nie powinien. No poczekajmy, to wszystko jest możliwe. Jest on ruszył. Blisko podium był w tym sezonie raz czwarty, a teraz... No teraz nie będzie. No w drugiej serii będzie, ale słabiutki skok. Chyba najgorzej z tych wygranych. Tak, zdecydowanie. 112 metrów. 112 metrów to trochę wstydliwa na odległość. Gdyby Abdul Bin Salih Al Saud skoczył tak jak w kwalifikacjach mniej więcej, to mógłby postraszyć Jessonena, fatalnie wyszedł z progu. No, Jessonen się nie popisał.
To jest chyba ten najsłabszy, no nie jest najsłabszy. Juho Kutanen, najsłabiej tutaj wygląda. Mimo, że wygrał jedne zawody. Antalainen, dwa pierwsze konkursy zwycięstwa, potem ani razu na podium. To trochę tak, dwa razy czwarty, dwa razy piąty, a podium jeszcze u niego nie. Ale poczekajmy na mamuty. No ale dopiero w Czechach. To jeszcze trochę poczekamy. Boris Dartowski kontra Irok Denotantor Cormora, no. No to taka ciekawa para, ciekawa. Ze względu na Iroka przede wszystkim. Tak, przede wszystkim. Zawsze znaczy Irok jest ciekawie. Dartowski. Dobrze, z progu wyszedł bardzo dobrze, wysoko leci Bułgar, będzie punkt Kania i upadł. Szkoda. Ach, szkoda. 118,5, no to nawet drugi Lucky Loser byłby w tym momencie. No wielka szkoda Borisa. Imiennik innego wielkiego Borisa z Gruzji. Którego tym razem nie ma. Zobaczmy, co tutaj świetne warunki, 2 i 2 metry pod narty, no. Powiało mu. Ale widzimy ten sam błąd cały czas. Oho, proszę państwa, jaka pozycja. Dziwna pozycja. Boris Dartowski, no w tym sezonie punkty zdobywał, ale dzisiaj już ich nie zdobędzie. No chyba, że Irok Denotantor Cormoran, który też upadł w kwalifikacji, no, troszeczkę na innej odległości. Troszeczkę na odległości 22 metry dłuższej. Jest Irok. No, ważny skok. Bardzo ważny skok. No. Wysoko Irok, znowu świetny skok będzie Iroka, ponad 130 metrów, nawet ponad rekord skoczni, no i znowu 141,5, no fantastyczna odległość, ale upadł Irok. No to jest cały Irok, ależ kapitalny skok, szkoda, bo to by podniosło, ależ on jest biegany ten Irok, za mocno chce, ale skok. Zobaczmy jak ciągnął ten skok do końca, nie starczyło czasu, żeby się dobrze ułożyć do lądowania. Wygląda fantastycznie i robi na tamtym Cormora. Jak posąg leci. Nieruchomo, zupełnie. Nie. Bez żadnych zbędnych przyruchów. Fantastycznie, technicznie, no. Ułożył się ten zawodnik. Ale tutaj niepotrzebnie telemarkiem próbował lądować. Już na dwie nogi, tak. Już było za daleko po prostu. Szkoda, Irok w tym sezonie. No. Na podium wielokrotnie. 4 razy 3. Raz. Drugi, raz pierwszy. Sześciokrotnie na podium. No to fantastyczny wynik. Raz nie przy do drugiej serii, mając trzecie, 43. Teraz Irok oczywiście będzie w drugiej serii, no ale gdyby on to ustał. Cały Irok, raz 29, raz drugi, potem znowu 22 i trzeci, 43, pierwszy i 12. A najrówniejszy jest inny Duńczyk, Joe Matt, no on nie. Jedna wpadka, to każdemu się może zdarzyć. Chociaż popatrz, no Tarotsen też jest bardzo równy, nie zszedł poniżej 13 miejsca. No. A teraz referendalny i Muche Harata. Referendalny z cieniem samego siebie z końcówki poprzedniego sezonu. Fantastycznie skakał w planicy wtedy. No i teraz chyba jeszcze krócej od Araba naszego. Oj, tyle samo, 87,5. Więc będzie za. No może trzeba postawić na tego Igora Goszowa Szabo. On też skakał słabo, ale nie aż tak słabo. Może się jeszcze odkuje. No nie. No chociaż w sumie skakał podobnie. Na początku poprzedniego sezonu. Na razie referendalny jest 16 na 17 zawodników, no a w jego formach w tym sezonie no rewelacyjny nie jest. Raz tylko punktował, 28 miejsce. No i nic się... Znaczy, oj, nawet dwa razy był ostatni, 48. Yes. Fatalnie. No i dzisiaj skacze. Ma też okazję na Muche Harata. Japończycy. Zobaczymy co pokażą teraz potem. Leci, ale trochę stracił powietrzu Harata. Bardzo wysoko, trochę no. Pasywnie, trochę taki Dawid Kubacki. Trochę tak. Widzimy jak wysoko się odbił Japończyk. Ale jest przed Irokiem. No Irok, szkoda tego upadku, naprawdę. I zobaczmy, Muche Harata. Muche Harata, bardzo słabe wyniki w tym sezonie. Fatalne wreszcie. Najlepsze miejsce to 14 lokata. Ojej, Lillehammer. Tutaj, no tak, tak mówisz, powietrze trochę pasywnie, trochę nim macha, tak. Warunki gorsze od Bułgara, ale mimo wszystko 1,5 metra pod narty. No. To trzeba umieć wykorzystać. A teraz Stan Swister i Kobe Kobe. Stan Swister zaczął ten sezon całkiem przyzwoicie, ale jak potem zaczął... Tak, pierwsze 3 konkursy punkty, 4 nawet konkursy punkty, a potem do tej pory... Bez żadnego punktu. 31 był w
Jaki to kompost? Bischofshofen, tak. A Stan Swister, no raczej tego, no, chociaż co... Ten skok 118 to no chyba może jako lucky loser. Drugi albo trzeci w tym momencie lucky loser byłby Stan Swister. Teraz zobaczymy jak Kobe skoczy, bo to no, też jest ważne. Myślę, że jednak mimo wszystko skoczy lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kobe. No te parę dzisiaj są takie troszeczkę nie aż tak ciekawe jak zawsze. Ruszył Kobe. Zobaczymy. No. No, wygra tą parę, wygra, ale też ze skokiem takim nadprzyzwoitym. Przyzwoitym skokiem, 132 metry, trzecia rogata. No nie jest to, widać ten błysk. No nie jest ten błysk, jaki widzieliśmy latem. No ale już Kobe Kobe Harata, no jakieś te miejsca wyglądają u nich lepiej, trzecie, czwarte. To nie 30 i 30. No i niewielka strata tutaj do Fina prowadzącego już. 2,7 tylko. Irok będzie atakował w drugiej serii, no ale... No skok genialny, ale co z tego, jakby upadek. No właśnie. Kim Hono kontra Jaka Debilak. Też raczej para. Jest wszystko jasne. Poczekajmy, może akurat jest nawet blisko siebie Kim Hono. Ale poszedł w górę mocno. No i poczekajmy, ale nie. Jednak nie. Poszedł strasznie agresywnie. 104 metry to raczej na tej skoczni obok powinno się tyle skakać. Albo 102 metry. Albo 102 metry, 102 tak jest. Metry. Jaka Debilak teraz? No! Słowaniec troszeczkę mnie zawodzi w tym sezonie. Oj, bardzo nawet. Spodziewam się po nim więcej. Czeka na warunki, no ma świetne. Ruszył Jaka Debilak. Wyniki dobre, ale nic tutaj nam nie powala, tylko... Pięciokrotnie w pierwszej dziesiątce, a teraz będzie dobrze, ale... chyba szósty raz. No, 131. Lokata. Szóste to jego najwyższe miejsce w tym sezonie. To było podczas konkursu w Engelbergu. Engelbergu, proszę państwa, teraz wygrywa swoją parę zdecydowanie, no ale i rywal nie był też z najwyższej półki. Debilak czwarty prowadzi Yuko Sen do Kansa. Becker drugi, Kobe trzeci, Debilak czwarty, Harata piąty. A jak tam sprawa z lucky loserami naszymi? Zobaczmy. Kto tu prowadzi dalej? Mikołaj? Mikołaj, no myślę, że Mikołaj chyba sobie da radę. Iberg drugi, Swister trzeci, czwarty Hinkengrip, piąty Chińczyk i... No tak trochę azjatycko na końcu. No. Ale zobacz, tu już par zostało nam tylko... Raz, dwa, trzy... Cztery... Pięć par, bo tu jeszcze będzie... Tak, no. Frigorifico i Musashimaru. I te pięć par, no to... Znaczy, no, dalej napiera Ligator. No. Raczej jako lucky loser no, nie powinien wejść. Poczekaj, jeszcze nic nie wiadomo. No, raz był 39. Tak. Widzę tutaj. Że... No, przed drugiej serii, tylko anulowano pierwszą serię. Paweł Sparis-Avlewicz kontra Bastian Soriara. Paweł, może kolejne punkty? No i to tak w granicach też. Lucky losera. 14 lokata. No, a on Paweł, on już jakieś punkty miał czymś? Właśnie nie. Nie miał, no nie miał, jest no, wielka to... okazja na to. 116 i on jest którym szczęśliwym przegranym? Będzie czwartym. No to tak... Na granicy. Na granicy. Ale myślę, że się dostanie, no w końcu te pierwsze punkty. Tam Paralitico, Musashimaru, tam na pewno jeszcze szczęśliwy przegrany wskoczy. A teraz Bastian Soriara. No tutaj jakiś błąd wkradł. Borysa Dartowskiego, to czerwony. A właśnie. Bo jak tam wygląda sprawa u Soriary? Trochę troszeczkę się chyba polepszył ostatnimi konkursami. Bastian Soriara, no, czwarty, osiemnasty, siódmy. Dobre, wysokie punkty zdobywał. I teraz będzie podobnie też dobry skok pod 130 metrów. 128, ale wysokie noty dostał. Piąte miejsce, ale strata już znaczna. 9,9 punkta do prowadzącego. Sandokansa wciąż prowadzi, 142,8. A teraz kto? No ciekawa para. Mario Merkel, Georg Szpet. No, Merkel słabiutko w kwalifikacjach. 90. No więc teraz Merkel może się odkuć. To ciekawy pojedynek. Jedna z ciekawszych par moim zdaniem. Chyba najciekawsza. Chyba tak. Chociaż potem Musashimaru i Frigorifico. No. Zobaczymy. Najpierw Merkel. No będzie dobry skok. Będzie ponad 120 metrów. Ale myślę, że wystarczy tutaj na... Prowadzenie jako lucky loser, bo Szpet powinien wygrać tą parę. 15, 18, 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 18
A wchodzi tych szczęśliwych przegranych i 6, tak? 6, czyli. No i. 7 chyba. Przepraszam Państwa za moje krzywdy, ale nie czuję się dzisiaj najlepiej tutaj. No, aczkolwiek, popatrzmy, Garusz Pet. Oj, dobrze. Dobrze, wysoko leci Niemiec. On wygrał przecież letni Grand Prix. Ale skok, no, taki nieporywający. Dobry skok, oczywiście. 129,5, nawet 20 się pojawiła. Oj, Czech zaszalał trochę chyba. Ale 3 razy 19,5, no, no ładnie skoczył Szwed, trzeba przyznać. Za co dostał 20? Znaczy, 20 to chyba jakaś tą przesada, moim zdaniem. Spider-Cam. Jest, no, Szwed wygrywał w tym sezonie. Tak, wygrał jeden konkurs. Nie. Klingenthal po raz pierwszy mi było zwycięstwo Niemców na skoczni. Ostatnio miejsce średnie. 9, 30, 10, 17. No, no chyba powinien się poprawić. No wszystko. Szwed teraz 5. No to na 10 powinno wystarczyć. Myślę, że tak. Teraz pas netnej ziemia kontra Jansen Butansu. No to już ciekawsza para. Znaczy, jeżeli chodzi o Butansu, oczywiście. Ja myślę, że paza stać na razie. Argentyna. No. No nie, chyba nie. Argentyna tylko raz w tym sezonie punktowała. 27 miejsce. I to miało miejsce Bischofshofer. Przed ostatnim, tak. Czyli pas netnej ziemia, 24. Lokata w tym momencie, no noty nieporywające zdecydowanie. 24 jest pas. No, czyli już żegnamy się. Chyba, że Butansu. Chyba nie. Ty nam sprawi niespodziankę. On w tym sezonie też już dobrze się spisywał. Jest Jansen Butansu, zwycięzca Mediamondu sprzed dwóch sezonów. W tym sezonie Jansen cztery razy na podium, dwa zwycięstwa. No i może teraz. Też myślę, że go stać, żeby to wygrać. Ostatnio szóste miejsce. No, dobrze z progu, wysoko leci Butansu, no, ale to nie lider, będzie... Nie, ale na nie będzie. Trzecie miejsce. Trzeci, 141. Duże noty, wysokie noty dostał. No i to jest mała strata, to jest tam 2,7 chyba punkta tylko. Powiem ci tak, jeżeli ktoś nie wypali pod 140 metr, to będzie ciekawie w drugiej serii, ale bawię się, że mogą być tacy zawodnicy. No, pokazał Irok, że można. A może tym zawodnikiem nie ma co się obawiać, może będzie Janusz Wietrzy-Balkon bądź Adam Bekmasze, który dzisiaj po raz pierwszy wygrał kwalifikację, no to nie jest przypadek. No, mistrz Polski. To mistrz Polski z małego obiektu. Zobaczmy, no. Ma Butansu, ładnie w swoim stylu, elegancko. Ładnie dobre lądowanie. I trzecie miejsce, oczywiście. I jest ex aequo z Kobekobi. No i proszę pan, 141, strata 2,7. Teraz Dalana Pier Alligator, a jego rywalem Arne Karneral. Znaczy trochę zmora językowa. Tak. Dwie ciekawe zmory się połączyły, Dalana Pier Alligator. Oj, ale chyba dłużej niż referendalne i... 4,5. O, tak. Ostatni nie będzie. No nie, ale nie chcę być tym prorokiem, ale chyba w drugiej serii go też nie będzie. No raczej a, nie. A wskazuje na to, że Paweł z Paris Saint Louis będzie. No proszę bardzo. No tak, no bo... No to już jeszcze jedna para została. Tak, mam do pojedyncza skakać. Arne Karneral. Ruszył Arne. Też myślę, że strząsamy dzisiaj na dobre miejsce. Dobrze skoczył w... kwalifikacja. No, ale teraz bez rewe... No! Pod 130. Tak, 129,5. Dobry to jest skok, aczkolwiek... No, czy poprawi swoją najlepszą pozycję w tym sezonie, jaka była szósta? Piąta. No. Mistrzowcowy. Tak jest. No, ale ostatnio 25 miejsce przed tą przerwą. Killach. No, ale może po prostu mu nie leżą te mniejsze skoki. Teraz jest siódmy. Karneral prowadzi Sandokansa, Becker, Butansu, Kobi. To jest... Aha, i Debila. Piątkę zamyka. I teraz, proszę Państwa, będziemy rozpoczynać te par... Nie, znaczy to... Pojedyncze sprawy. Jako pierwszy będzie tutaj nam się pokazywał... Jerome Helveru. No, to kiedyś trzecie miejsce. Na wyższy. A zobaczymy sobie... Tak średnio radzi. Też... Ale jest zawsze w drugiej serii. Raz to zdarzyło nie być i teraz też będzie oczywiście. No. Oj, dobrze, wysoko leci Francuz, będzie świetny skok. No! No około 130 metrów. Ładnie wylądowane, dobre noty. No, czemu takie niskie noty? No właśnie, też się 19, 18, 19. No, on bardzo elegancko lądował. Chwileczkę, raz jeszcze zobaczymy.
Chociaż jakby spóźnił. No tutaj w powietrzu ładnie się prezentuje. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Lądowanie też bardzo ładnie. No to chyba dlatego, że to Francuz. Chyba tak. Dziewiąty jest Jerome Calveru. Teraz będzie się prezentował nam nowo Demars Melbardis. Może dzisiaj w końcu te pierwsze podium. Przecież był blisko, on świetnie się spisuje w tym sezonie. Tak, czwarty, ósmy, piętnasty, szósty miał taką świetną serię. No. No jest Voldemars Melbardis. Przed przerwą świąteczną 12 miejsce i zobaczymy, co teraz zaprezentuje. Już w kwalifikacjach Melbardis. Troszeczkę nierówno z tego progu. Ale skok świetny, no brawo, brawo. Brawo, trzecie miejsce Melbardis. 133, ależ tam jest ciasno, nieprawdopodobnie. Ciasnota, ale świetnie ten Melbardis się spisuje. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym zawodnikiem. No chyba to jest odkrycie tego sezonu. No niewątpliwie. No jeszcze jakby teraz stanął na podium. Oj. Ale nie będzie łatwo, ja myślę, że tutaj będą zawodnicy, którzy parę metrów odskoczą. Ale elegancko Melbardis się spisuje. No, przypomina mi troszeczkę Mira Nogdawskiego. No nie unikniemy tych porównań. No, Mira z nami już nie ma, on jest. No właśnie, to nie skacze. To jest ta różnica. Melbardis. Trzeci. 141,3. Ale to jest niewielka strata. 1,5. Półtorej punkta. To na notach praktycznie stracił. No bo ta sama odległość. No dokładnie, ale Becker najbardziej stracił na notach. Bo on skoczył półtorej metra dalej. Metra dalej. No a za chwileczkę będzie się pokazywał nam no Fenix Starocen. A Fenix Starocen też sobie świetnie radził w tym sezonie. Oj tak. Zwłaszcza w tej drużynówce ostatnio, gdzie pobił rekord skoczni. Nie zdarzyła mu się żadna wpadka. Równe, dobre skoki. Najgorzej 13 miejsce. I myślę, że dzisiaj też Starocen nie wypadnie. Źle. No nie, dobrze to wygląda. Będzie nie. No nie wiem. No zobaczmy. Drugi! 134. Dobry skok. Też noty mu niskie dali, też stracił na notach, mimo że pół metra dalej skoczył. Zobacz, co to by było, jakby tutaj Irok nie upadł. Oj, to byłby knockout. To byłby knockout. Czy ktoś będzie w stanie skoczyć tyle, co Irok? Myślę, że są tutaj zawodnicy, którzy mogą tyle skoczyć. Na przykład Joe Matt. Ale i też Janusz Wietrzybalko. A może Adam Bykmaszer. Bardzo ładny skok. Dobre lądowanie. Troszkę te nogi mu się ugięły. Ale z tego sobie nie przeniósł. I jest drugie miejsce. No, różnica malutka, ale szansa. 1-1. Ojej. Ciężko będzie wskazać tego, kto wygra. Teraz, proszę Państwa, no bo Devin Reitz-Gerwin, szósty w kwalifikacjach. Może wreszcie się obudził ten zawodnik. Bo naprawdę w ostatnich czasach to żenujące pewności to było. Holandia, zaraz zobaczymy, jak sobie radziła Holandia w tym sezonie. Bardzo źle. Oj, słabiutkie wyniki. No. Jak był w punktach, to naprawdę. Najlepsze 18 miejsce. Pierwszy konkurs. No. A przypomnijmy sobie Reitz-Gerwiniego w poprzednim sezonie, no to zupełnie co innego. Ale teraz szósty w kwalifikacjach. Może wracę do formy. Dobrze, wysoko Holender leci, będzie ponad punkt K. Jest skok ponad punkt K. 125. A raczej. Bez rewelacji. 20 powinien się zakręcić, więc tutaj też. W tej stawce ten zawodnik. No ale sezon wyraźnie nie wychodzi. Oj nie. Jest lokata, która tutaj dla niego 15. Teraz proszę Państwa, Frigorifico kontra Chingis Musashimaru. To ciekawa para. Zawodnicy na podobnym poziomie. Tak. Otóż Frigorifico pisuje się znacznie lepiej w tym sezonie. Specjalnie skoczył w kwalifikacjach, może jest w takim gazie. Musashimaru 3 razy tylko punktował i to były takie z miejsca 20, 27, 26. Ale Rifico zobacz, jak wysoko leci. Arifiko będzie stawiał tutaj warunki ciężkie Japończykowi. 132. No. Lokata. To bardzo dobry skok w wykonaniu reprezentanta Szwajcarii. Ale i ta Szwajcar świetnie się spisuje w tym sezonie. Wszystkich zawodach punktował. Najwyżej siódmy. Najgorzej 25 w pierwszych zawodach. Widać, że ta forma u niego jest zwyżkowa. No te ostatnie konkursy to no, tak nie potwierdzają nie, tego, ale ten jest skok równy. Dobrze, przynajmniej. Jest równy. No nie jest to może ten Greg Amman z poprzedniego sezonu. Ale też dobrze sobie radzi. No. Ujmy nie przynosi Szwajcarom.
No i dzięki Musashimaru. No to jest na pewno talent, tylko że... No jeszcze... Do tego trzeba dorosnąć, żeby być tym talentem. Bo on jest talentem nieoszlifowanym. Trochę jak Yuho Putanen. Trochę tak. No ale teraz nieźle to wygląda. Ale parę przegrał. No, zobaczmy. No przegrał. Minimalnie. No tak, to 0,7, ale jednak porażka w tym przypadku. No ale jest. Musashimaru, ale jest 9. Jest pierwszym lucky loserem, więc. Tak, więc już jest wszystko jasne. Kto chodzi? Jest Paweł z Paris Samlewicz, jest Stan Swister, Iberg, Jarosław Merkel. No. A teraz, proszę Państwa, będziemy mieli Antalainena, Wietrzy Balkona, Mata i Adama Wykmaszera. Maszera w ciekawym gronie. Chcielibyśmy jak najczęściej oglądać w takim gronie. Nie ma natomiast Wojtka Beckera dzisiaj. Może nie pasuje, spokojnie potrenuje. Antalainen. Drugi tutaj był w poprzednim sezonie. No, zobaczymy co pokaże. Ostatnie konkursy trochę gorsze. Pierwsze dwa wygrane. A potem jakoś do tego podium się nie mógł przebić, Finn. No i teraz będzie na podium. Pięknie. Na pewno po pierwszej serii będzie prowadził tak 135,5. Odskoczył. No i mamy ten skok taki. No, na którymśmy czekali. Mocniejszy. I dokonał tego Riku Pika Antalainen. Popatrzmy. Troszkę Kromon Kudelka po wyjściu z progu. Zamachane, a ciekawe ujęcie. No, Japończycy to jednak tak. No. Potrafią nam tutaj zaprezentować skok. Rozwijających się technologii, no i świetnie, świetnie. Antalainen, ktoś do rekordów. No, jeszcze daleko, tak, jeszcze. Daleko. 8 metrów brakuje. Ale jak pokazał i rok, można chyba taką osobę. No i Antalainen przed Yuko Sando kansą na prowadzenie. Teraz będzie się nam prezentował Janusz Wietrzy-Balkon. No, czegoś od Janusza? Myślisz, że dobrego skoku przede wszystkim. W poprzednim roku Janusz tutaj szósty w pierwszym konkursie. No, mam nadzieję, że. Mimo wszystko, niech on nie prowadzi po pierwszej serii, niech wszystko, będzie... ostatnio, no, wreszcie mu się udało. Tak, był zwycięzcą. On już równo skacze. Trzy razy na podium w tym sezonie, no zobaczymy, takie miał trzy konkursy niewyraźne, 10, 15 i 13 miejsce, ale... Jakby wyliczać mu średnią z miejsc, to myślę, że tylko Fenix Starocen wyglądałby lepiej. No, chyba tak. No. Janusz Wietrzy-Balko. No, panie Januszu. Dobre warunki. Jest szansa na dobry skok. Popatrzmy. Oby było tak jak Villa. Porek rozpocznie. No zobaczymy, zobaczymy. No nie będzie rekordu, chociaż zobaczmy. Opanował to. Ciągnie Janusz! Będzie! Jest! Brawo, brawo! Będzie prowadził. Jest pierwszy Polak. Jest. Tak, jest. Aj, 137. Jest w gazie Janusz Wietrzy-Balkon. No i proszę bardzo. Trochę obawiam tego prowadzenia mimo wszystko. Tak. Albo piękny, jakby Janusz dzisiaj na początek tego periodu postraszył tych rywali. Bo świetnie teraz się spisał reprezentant Polski. Tutaj taki minimalny błąd techniczny. Widzimy tutaj tak opuścił narty. Ale nie wytracił prędkości, to jest najważniejsze. Widzimy, jest wysokość. Ładnie w powietrzu. Ciekawe jak te noty, bo ja nie dojrzałem. Ale chyba nie były najwyższe. No Janusz w tym sezonie na notach często traci. Nawet na mistrzostwach Polski przegrał, jeżeli chodzi o noty na wylądowanie. Powiedzmy sobie szczerze, że to najpiękniejsze nie należało, jak z notami. No, no już noty. Wysokie noty, dobre, ładne. Dobre, 19,5. Noty Janusza. Myślę, że Janusz jeszcze leci. A, cisza, cisza. Cisza na czacie, no ale... No. Taka pora. Tak, Janusz Wietrzy Balkon i zobacz, to duża przewaga! 148,6. 3,7 przewagi na Janusz. No to sporo. To sporo, to jest prawie ponad 2 metry. Tak. Oj. 2 metry i 1,1 punktu dokładnie, jeszcze. Tak. A teraz Joe Matt, no. No, możemy to może być odpowiedź. Nie, to może być odpowiedź. Przecież Joe Matt, przytrafiają mu się wpadki. Przytrafiają mu się wpadki. Dokładnie. Ile też się przytrafiło mu? Chyba jedna tylko. Jedna. No, 26 miejsce. Jest no. Drugi, czwarty, szósty, czwarty, drugi, czwarty, pierwszy, siódmy, 26, drugi, drugi. No, będzie ciężko tutaj. Joe Matt. Jest Duńczyk, lider Mediamondu i ruszył. Czy po kolejne zwycięstwo? No wysoko, bardzo wysoko się odbił Duńczyk. No chyba będzie prowadził, będzie świetny oj, skok. Daleko, daleko. Ale tu noty będą pierwszy ważne. Pierwszy jednak, no. A nie wiem czy to jest taka sama nota. O, jak, to chyba jest egzekwo. Chyba jest egzekwo, za chwileczkę zobaczymy. No na notach stracił do Janusza 1,5 punktu. Czy nawet
2,5 punkta. Powiem ci, Apoloniu, że szykuje się, no nieprawdopodobna rywalizacja w drugiej serii o zwycięstwo. Czy włączy się jeszcze do niej Adam Bykmaszer? No. Ale zobaczymy. Zobaczymy, no myślę, że mam nadzieję, że Adam tam się koło dziesiątki, koło ósmego miejsca gdzieś zakręci po pierwszej serii. Ale powiem ci szczerze, że jeżeli John Matt tej swojej równości nie zgubi, to ciężko będzie go uprzedzić tej ogólnej klasyfikacji. Wyskacze świetnie. Myśleliśmy, że takim przeciwnikiem godnym dla Matta będzie Antalainen, ale... Tymczasem na razie, no, to jest zdecydowana przewaga Matta, chociaż potem mamuty, wiesz, na mamutach Antalainen jednak jest dużo lepszy. O 0,2 jednak Matt wyprzedza Janusza. No, widzimy, ile tutaj stracił na notach. Matt, 2,5 punkta. No, to sporo, to sporo. No i został jeden zawodnik. Adam Bykmaszer. Jak ten Adam tam się musi czuć, troszeczkę mi się przypomina sytuacja z Pawłem Omenem, gdzie on też tak z kosmosu prowadził po pierwszej serii. No teraz prawdę to jest końcówka pierwszej. Ale ciekawi mnie, co skoczy Adam. Na co musisz go stać? No właśnie tak jak mówiłem, no mam nadzieję takie ósme, siódme miejsce w tej stawce. To by było coś fajnego. No Adam, oj troszkę spóźni minimalnie, ale chyba nie będzie jakiegoś znaczenia wielkiego miało przy tym skoku to wysoko, fenomenalnie leci! No. Nie ustał! Aj, 143 metry! Ojeju! Znowu ten sam błąd co Irok, za późno do lądowania, już trzeba było lądować, człowieku, ależ, pół metra bliżej i byś to ustał. Ależ w gazie jest Adam Bykmasz. Ustał. A, to nie chcę mi się aż wierzyć, to. Patrzmy, jaki nieprawdopodobny skok. Się wydawało, że minimalnie spóźnił, ale... Idealnie chyba. Ależ wysoko leciał, fantastyczny lot Adama. Oj, no, ale widziałeś, on już stał gdzieś, jednak te narty mu uciekły. Patrzmy, ale znowu za późno podchodził do lądowania. Jakby chciał tutaj, nie wiem, po rekord powalczyć, czy coś. To byłby rekord. Zobaczmy, jeszcze nie podchodzi do lądowania, dopiero teraz, to już jest za późno. Jeszcze telemarkiem chciał lądować. Szalony człowiek. Kalisen ustał ten skok tutaj telemarkiem, ale nie każdy jest Kalisenem. Szkoda, szkoda, bo byłoby pierwsze miejsce. No tak 17, ale... Ale ile to mu tutaj, patrz, odjęli? Po 9 punktów już mniej więcej. No, około 9 punktów. Tutaj 27 punktów. Oj. 157. Knockout, to byłby knockout już. Ależ szkoda, proszę państwa, wielka szkoda. No ale trzeba przyznać, Adam Bykmaszer rośnie nam zawodnik. I znowu żal, że na Mistrzostwach Świata to będzie skakał Sławek Krasyskowski, nie Adam Bykmaszer. No ale cóż, no cóż to mógł przewidzieć. Proszę państwa. Pierwsza seria, ciekawa, zaskakująca. Dwa upadki na takich odległościach zacnych. Zacnych odległościach. Ale oni pewnie w drugiej serii będą jeszcze atakować ten Bykmaszer i Cormoran. Cormoran, dwa skoki, dwa upadki dzisiaj. No myślę, że Irok się nie padł. No trzech razy sztuka to może. Oni jeszcze będą atakować rekord, myślę. No tak, proszę państwa, Matt prowadzi, co nie jest niespodzianką. Janusz drugi też niespodzianką nie jest. Antalainen trzeci, czwarty, Juko sam do kansa. No. Melbardis siódmy i walka o podium tutaj myślę, że do... Kobek obiego śmiało. Tak, tych 9 zawodników ma szansę powalczyć o podium. Myślę, że jeszcze debilek, ale nie, to musiałby być skok tak w okolicach tego, co skoczył Adam w pierwszej serii. No, a chyba debilek w tym momencie nie jest w stanie skoczyć. Ale wciąż jestem pod wrażeniem tego, co zrobił Adam Bykmaszer, coś nieprawdopodobnego. No i cóż, proszę państwa. Ostatnim, który do drugiej serii wszedł, jest Tuomas Jessonen. No, z bardzo słabym wynikiem. Więc znowu jest szansa na medal dla biało-czerwonych. No i Janusz... Myślę, że... A mogła być na dwa. No i szkoda, tak no naprawdę. No Bykmaszer jest formą, to trzeba przyznać. Proszę państwa, no więc tak, druga seria. To tutaj na godzinie startuje. O godzinie 13. 13. 13. Tak, o godzinie 13, druga seria. Zapraszamy raz jeszcze. Będzie ciekawie. Adam Mikołajczyk i... Jak się nazywa? Marek Rudziński. A ty? Apoloniusz Kot. No, to do usłyszenia. Bajo. Hej.